Witajcie drodzy kochani. Chciałem dzisiaj skomentować temat na czasie, czyli pożary w Grecji, w Hiszpanii, w Portugalii, jak również w Kalifornii. Więc wskutek podwyższenia się temperatur na świecie i wskutek tego, że brakuje opadów deszczu, czyli po prostu nie ma tych opadów takich, jakich się żeśmy spodziewali. Nie ma po prostu występujących burz, jak kiedyś było, że była burza i jakoś mniej więcej teren, dany kraj był nawodniony. W związku z tym następuje proces suszy. Ten proces suszy jest już międzynarodowy, nie tylko w Europie, ale również i w Ameryce. Brak wody, co za tym idzie. Brak wody do podlewania pól. Tu w Hiszpanii występuje bardzo duży brak wody w tej chwili. Wszystkie rezerwy wody, które były zrobione, by tą wodę jakoś magazynować, to się nazywa pantano po hiszpańsku. To takie specjalne sztuczne jeziora, które tutaj były, po prostu są praktycznie puste. Niektóre są na 20%, niektóre są na 50% swojej pojemności ogólnej. Także, drodzy kochani, widzicie swoimi własnymi oczami, że idzie susza, jak również idzie susza na północną Europę. My w Polsce jesteśmy przygotowani na taką suszę, która jest tutaj na przykład w Hiszpanii, ale już w tej chwili temperatury dochodzą do 35 stopni w niektórych regionach Polski. I dobrze jest po prostu budować już w Polsce w tej chwili jakby takie depozyty na wodę, czyli albo sztuczne jeziora, albo takie, jeżeli macie gospodarstwa, taki po prostu depozyt, gdzie możecie tą wodę jakby sobie magazynować, ponieważ woda będzie za jakiś czas już bardzo, bardzo droga. Po prostu nie będzie wody tyle, ile kiedyś było. Będzie tej wody o wiele, wiele mniej. Także, drodzy kochani, jeżeli macie możliwość jakby takiego wglądu w przyszłość i macie jakby taką wizję, możecie już zacząć robić pewne takie jakby baseny, takie jakby depozyty, które skoncentrują tą wodę właśnie w miejscach, gdzie macie wasze gospodarstwa, gdzie macie jakieś pola uprawne, no to wówczas możecie tą wodę sobie po prostu zmagazynować. Ponieważ problem wody będzie się zaostrzał z roku na rok. Tu w Hiszpanii wypalają się sukcesywnie wszelkiego rodzaju lasy, które kiedyś były. Są palone celowo, a niektóre są palone przez ignorancję ludzi, którzy wyrzucają niedopałki papierosów czy zabawy dzieci nierozważnych, które po prostu też się bawią ogniem. Także, drodzy kochani, postępuje proces suszy w południowej Europie. W tej chwili widziałem pewne regiony w Andaluzji, które są spalone, góry wypalone do cna po prostu pożarami. Taka sama sytuacja jest również we Włoszech, taka sama sytuacja jest również w Grecji. Ja bym proponował, żeby nasz rząd polski zaczął poważnie się nad tym problemem zastanawiać, żeby sadzić nowe drzewa, żeby sadzić lasy, ponieważ dzięki temu, że mamy lasy, przyciągana jest jakby para wodna, jest po prostu to przyciąga opady, przyciąga jakby jonizacja tych lasów, powoduje, że spada deszcz na nasz kraj. Jeżeli tych lasów nie będzie, jeżeli to będą góry, które będą wypalone, gdzie nie będzie żadnej wegetacji, nie będzie żadnych drzew, nie będzie po prostu żadnego zalesienia, wówczas będziemy się borykać z problemem wody. Po prostu tych opadów nie będzie, tak samo jak i wody nie będzie w danym regionie. Takie miejsca tutaj w Hiszpanii już są. Almeria jest takim typowym przykładem. Tam już nie pada deszcz, nie ma tam lasów. Wszystko zostało wycięte, wypalone. Jest tylko gołe góry i w jakichś tam okolicach znajdują się lasy, które jeszcze nie zostały zniszczone do końca, ale tych lasów jest o wiele, wiele mniej jak na przykład 500 lat temu, 600 lat temu, 700 lat temu, ponieważ z czasem zostały te lasy powycinane na potrzeby ludzi, na potrzeby, jak również zostały spalone. Także tych lasów tutaj na południu Hiszpanii nie ma dużo. Ja również jestem za tym, jeżeli już się wycina
Puszczę Białowieską, czy się wycina jakiś las w Polsce, żeby po prostu w tym samym momencie szła druga grupa, która w tym pustym miejscu, po wyjęciu tych korzeni, tych drzew starszych i po uprzątnięciu terenu, żeby po prostu sadziła nowe świerki, nowe drzewa, żeby po prostu było tak, że jest pewna grupa ludzi, którzy są świadomi tego problemu, który się zbliża. Tak więc grupy powinny iść, które sadzą nowe drzewa. I tak to powinno się, drodzy kochani, odbywać, ale po prostu tu w Hiszpanii, no niestety, nie odbywa się to w taki sposób. W związku z tym jest ten kraj coraz bardziej suchy, coraz bardziej gorący. Nie ma już tyle opadów, ile było kiedyś. Typowym przykładem jest ten rok. W tym roku na Teneryfie bardzo mało było opadów. Nie ma takiej rezerwy wody, jak była w poprzednich latach. Jest to związane z tym, że po prostu idą zmiany klimatyczne, w związku z czym idzie wielka, duża susza, która również dotyka kraje afrykańskie. Tam temperatura w Iranie była w zeszłym roku 70 stopni Celsjusza. Było bardzo gorąco. Ludzie muszą się zamykać w specjalnych lodówkach, by ochłonąć z tego gorąca. Także to właśnie chciałem jakby przypomnieć, że idzie wielka susza nie tylko tutaj w Hiszpanii, również i w centralnej Europie. Jest dużo samochodów, które, jak również dużo fabryk, które niszczą strefę ozonową w naszej atmosferze, niszczy się atmosferę, zanieczyszcza się ogólnie naszą atmosferę wieloma odpadami chemicznymi, jak również oparami i różnymi substancjami, które trują nie tylko ludzi, ale też powodują brak opadów w Europie i na świecie generalnie. To by było na tyle, drodzy kochani. I jeszcze chciałem skomentować, iż nasza firma Energy Aron produkuje aronit mineralny, który emituje jony ujemne, które są bardzo dobre dla nas, lecznicze. I właśnie polecam ten odpromiennik. Na linku pod YouTube'em znajdziecie nasze aukcje. Dziękuję Państwu za uwagę i do widzenia.